Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, w jednej z sal wystawowych, która jest częścią wystawy Eureka, czyli Odkrywam. Wystawa ta ma pokazywać związek, relacje między sztuką a filozofią. I dzisiaj właśnie na ten temat chcemy chwilę porozmawiać. Czym jest sztuka, a czym jest filozofia? Jak dzięki jednej i drugiej wyrażamy świat? Jest dzisiaj ze mną współtwórczyni, współpomysłodawczyni tej wystawy, pani Edyta Ołdek. Dzień dobry. A także również osoba, która przyczyniła się do tej wystawy i która dzięki tej wystawie odkrywa sztukę, jak się dowiedziałam, współczesną, filozof pan Tomasz Femiak. Filozofia kojarzy się zazwyczaj z takim bardzo teoretycznym, racjonalnym, czysto racjonalnym poznawaniem świata. Sztuka natomiast raczej z bardzo impresyjnym, intuicyjnym, jego wyobrażeniem, wyrażaniem poprzez jakiś gest, niemal coś nieuchwytnego. Tutaj na tej wystawie spotkali się artyści z koncepcjami filozoficznymi i poprzez swoje prace próbują pobudzić nas do takiego namysłu nad rzeczywistością. Pani Edyto, pierwsze pytanie do pani, bo jest też pani artystką. Czy trudno jest poprzez sztukę wyrazić to, o czym stara się powiedzieć teoretycznie filozofia? To zależy, jakich narzędzi się użyje, bo sztukę można manifestować, znaczy to, co się chce powiedzieć, można manifestować przez różne formy, różne rodzaje sztuki. Nie tylko przez płaski obraz, ale także przez różne inne koncepcje. Żeby zrozumieć taką sztukę współczesną, to myślę, że można by było sięgnąć do teorii takiego polskiego teoretyka Jerzego Ludwińskiego, który w ramach teorii ewolucji sztuki opowiedział o różnych etapach ewolucji sztuki. Żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego w tej chwili mówi się o koncepcjach artystycznych, w zasadzie mówi się o sztuce współczesnej jako o pewnych, nie wiem, eventach, wydarzeniach, a niekoniecznie właśnie o obrazie, to można by było właśnie zacząć od tego, że Jerzy Ludwiński przewidział różne etapy ewolucji sztuki. Tym pierwszym etapem jest etap przedmiotu i tutaj mamy do czynienia z obrazem, z obiektem, z rzeźbą, czyli z czymś, z czym po prostu już w zasadzie oswoiliśmy się, że sztuka właśnie w taki sposób się manifestuje poprzez obraz, poprzez rzeźbę. Ale drugim etapem ewolucji sztuki będzie przestrzeń, gdzie tutaj artysta ma do dyspozycji nie tyle płaski blejtram czy obiekt, ale ma do dyspozycji całą przestrzeń, taki white cube i liczy się nie tyle jeden przedmiot, a relacja między tymi przedmiotami albo kompozycja po prostu z tych przedmiotów. Trzeci etap ewolucji to czas, gdzie w zasadzie już materialne dzieło sztuki przestaje się liczyć, a liczy się w zasadzie sam proces. I tutaj mamy do czynienia z, nie wiem, z happeningami, z eventami, z wszelkiego rodzaju takimi działaniami artysty, gdzie właśnie nie chodzi o materialny obiekt, ale chodzi o proces, o coś, co się dzieje tu i teraz. Kolejnym etapem ewolucji jest etap koncepcji, gdzie w zasadzie nie tyle liczy się przestrzeń, obraz, czas, co liczy się pomysł. I w zasadzie tutaj artysta nawet nie musi materializować swojego pomysłu, tylko sama koncepcja wystarczy do tego, żeby wyrazić się twórczo. Tymi ostatnimi etapami w teorii ewolucji Jerzego Ludwińskiego jest etap totalny i etap zero. Może jeszcze będzie czas, to o nich powiem, ale w zasadzie jak się przyjrzymy właśnie tym czterem etapom, to już widzimy całe spektrum możliwości dla artysty, że nie jest to tylko obraz, nie jest to tylko obiekt, ale jest to także działanie w czasie, a nawet sama koncepcja. No jak ma się takie narzędzia, to myślę, że można bardzo dużo wyrazić, bo
bo sztuka współczesna jest w zasadzie sztuką kontekstualną, to znaczy można po prostu o niej, można na nią patrzeć i ją podziwiać, jej walory estetyczne, ale bardzo często jest tak, że trzeba przeczytać albo zrozumieć koncepcję, ideę artysty, żeby zobaczyć po prostu to temat, którym artysta chciał się zająć. Także to spektrum jest duże. Rzeczywiście z tego, co mówisz, to niemal sztuka współczesna jawi się jako ta, która by miała wręcz nieograniczone możliwości w takiej odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata i nasze jego poznanie. Przypomniałaś mi też tymi ostatnimi zdaniami sytuację, to tak pokrótce tylko opowiem może jako taką przypowiastkę ilustrującą to, jak 7 lat temu w 2013 roku na Biennale w Wenecji, które wtedy miało taki tytuł Pałac Encyklopedyczny, pojechałam tam akurat z grupą rzeźbiarzy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ja jako filozof, no oni jako artyści i rzeczywiście to zderzenie z tym pałacem encyklopedycznym, gdzie było bardzo dużo tego rodzaju obiektów, które właśnie, czy instalacji, które no, trzeba było mieć jednak wiedzę pewną teoretyczną, żeby to dopiero zrozumieć i jakoś rozpoznać, spowodowało też we mnie trochę, czy na nowo spojrzenie na sztukę właśnie współczesną, która jest, tak jak powiedziałeś, już nie tylko tym statycznym obrazem czy statyczną rzeźbą, ale jest cała w interakcji, prawda? I też jest wymagająca, wymaga czegoś od widza. Tu zresztą widzimy choćby po tej sali, w której jesteśmy, jak bardzo jest sztuka zachęcająca nas właśnie do jakiegoś działania, prawda? Jest to niemalże taka cała sala performatywna. Tu może akurat kamera tego teraz nie da rady tak wszystkiego pokazać, ale naprawdę jest tu wiele miejsc, które powodują, że cała ta sala ożywa dzięki też naszemu poznaniu i ruchowi w niej. A jak filozof, który przyczynił się do wystawy pokazującej relacje sztuki i filozofii, jak odczytuje tę sztukę współczesną? Czy faktycznie, tak jak powiedziała Edyta, ta sztuka daje takie olbrzymie spektrum możliwości i jest w stanie wyrazić to, o czym filozofowie od wieków, nad czym myślą i nad czym deliberują? Nie bardzo się czuję kompetentny, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast odpowiem pytaniem skierowanym może do Edyty, ale to za chwilkę. Natomiast to, co bym chciał powiedzieć, to że bliskość sztuki i filozofii może przede wszystkim stąd też płynie, że sama filozofia ją można postrzegać też jako sztukę, gdyż nauką w sensie ścisłym nie jest i niektórzy traktują ją właśnie jako bardziej naukową niż taką wiedzę pewną. I może stąd bliżej filozofowi do artysty, dlatego że sam popełnia pewnego rodzaju sztukę, pewnego rodzaju twórczość, która polega na ujęciu świata z perspektywy filozoficznej, czyli opisu jakiegoś odniesienia się tego mądrościowego, o którym mówiliśmy, czy też refleksji, która nie jest każdemu dostępna i tak jak artysta naprowadza na pewne przeżycie swojego odbiorcy, tak filozof naprowadza swoimi przemyśleniami na pewien rodzaj przemyśleń. I jedna i druga dyscyplina jest sztuką. Ja się wcześniej przyznawałem do tego, że tutaj Edyta mnie wprowadzała w tajniki sztuki współczesnej, no i zapoczątkowała pewien proces refleksji u mnie i też pytań. I jakbym miał tak bardziej pofilozoficznie podejść do tego, to bym zadał takie pytanie. I tu posłużę się eksponatem, który wydobędę z kieszeni. Mianowicie mamy klucze. I pod wpływem rozmów z Edytą, którą się rzeczy w trakcie organizacji wystawy mieliśmy, jeżeli położę teraz tutaj te klucze, to ja mam takie pytanie, czy te klucze są już dziełem sztuki, czy jeszcze nie? I co powoduje, że te klucze mogą być postrzegane jako dzieło sztuki, a nie po prostu jako przedmiot, który ktoś przypadkowo położył?
Na przykład ja po tych naszych rozmowach i też po wizycie tutaj w muzeum, na przykład takie pytanie we mnie powstało. Chyba Stefan Wright powiedział, że sztuką jest to, co artysta wprowadzi w obieg sztuki. Sztuką jest to, co artysta nazwie sztuką i wprowadzi w jego obieg. To zrobił Marcel Duchamp, który pisuar wystawił w Salonie Sztuki, po prostu w galerii. I to było pierwsze działanie tego typu, które dało, które uświadomiło, że to właśnie kontekst i nazwa i działanie artysty, świadome działanie artysty sprawia, że to jest dziełem sztuki, tylko musi być to świadome i uzasadnione działanie. To rzeczywiście zbliżałoby filozofię i sztukę, prawda, jeżeli mówimy o już tutaj nakierowaniu się na coś związanego ze świadomością. Świadome działanie, świadome myślenie, ale jednak już tak może po ostatnim krótkim pytaniu, znaczy ostatnie pytanie, ale po krótkiej odpowiedzi poproszę na nie. Tradycyjnie zawsze mówiło się, że filozofia to jest ta, która idzie od ogółu do szczegółu, czyli od jakiejś koncepcji, prawda, coraz bardziej ku temu jednostkowemu bytowi, na przykład określając go, a sztuka odwrotnie, wychodząc od obserwacji empirycznej, prawda, tego, co w otoczeniu, w przyrodzie, właśnie jakichś pojedynczych bytów, zdarzeń, pozwala uniwersalnie przedstawić poprzez choćby symbole to, o czym właśnie to, z czym się jednostkowo artysta spotyka w danym momencie. To rozumiem, takie jest moje pytanie, czy się zgodzicie, chciałabym poznać odpowiedź, że dzisiaj sztuka współczesna pozwala jakby te korelacje, która była taka bliska antagonizmowi nawet często, zażegnać, tak? Że dzisiaj ta korelacja jest bardziej już taką relacją, powiedziałabym, przyjacielską, miłosną, wzajemną. No tak jak we wcześniejszych wypowiedziach, ja przyjmowałem takie stanowisko, które stara się godzić różne porządki i tak samo i w tej chwili raczej widzę tutaj dopełnienie się, czyli mówiliśmy o tych różnych rodzajach poznania, jeżeli sztuka naprowadza mnie na inny rodzaj poznawania, doświadczania przedmiotu, w tym sensie rozszerza moją perspektywę, uczy mnie czegoś, to mogę powiedzieć, że te różne porządki się dopełniają, w związku z czym to podejście harmonizujące, łączące różne perspektywy dla mnie jest rozwojowe, prowadzi mnie ku nowym aspektom, czegoś, czego jeszcze nie widziałem. I ja tu przede wszystkim widziałbym walor i filozofii, i sztuki, czy też łączenia i sztuki, i filozofii. To odpowiedz na to pytanie, powiedz gdzie jeszcze, do kiedy możemy tutaj ewentualnie liczyć na właśnie doznanie tej harmonii filozofii. Zapraszamy serdecznie na tą wystawę. Rzeczywiście tutaj wszyscy artyści zmierzyli się z tematem filozoficznym i udowodnili, że filozofia i sztuka idą w takim tandemie i myślę, że to nie od dziś wiadomo. Ja jestem też miłośniczką czy zwolenniczką takiej teorii, że sztuka zbliża się do filozofii, ale sztuka zbliża się przede wszystkim do życia. I to zbliżenie sztuki i życia to jest właśnie taki przejaw tendencji sztuki współczesnej, że sztuka współczesna nie ucieka od tego życia, tylko się do niego zbliża. Czasami po prostu sięgając po takie środki wyrazu, które właśnie pozornie mogą wydawać się nie sztuką, a często po prostu te środki wyrazu wybiera po to, żeby jeszcze bardziej do tego życia się zbliżyć. Po prostu dla artysty ważne jest o tym świecie opowiadać, dla współczesnego artysty ważne jest o tym świecie opowiadać. I tak jak to zbliżenie sztuki do życia też spowodowało, że w zasadzie troszeczkę zatarły się relacje między odbiorcą i nadawcą, między artystą i odbiorcą. I też w zasadzie, tak na dobrą sprawę, to trochę
zatarły się te relacje i spowodowały, że tym artystą może być w zasadzie każdy z nas, jeśli świadomie i umiejętnie po prostu nazywa pewne swoje działania i o swoich działaniach może opowiadać właśnie jak o sztuce. I w tym ostatnim etapie ewolucji sztuki Jerzego Ludwińskiego był właśnie etap totalny, o którym wtedy Jerzy Ludwiński w latach 70., jak pisał te teksty, mówił, że ten etap totalny jest takim w zasadzie właśnie zbliżeniem sztuki i życia. On jeszcze nie wiedział, na jakiej zasadzie będzie to przebiegało. Mówił o czymś w rodzaju zbiorowej telepatii, że ludzie będą się rozumieli nawzajem i w zasadzie nie będą mówić o sztuce, a ta sztuka będzie wszechobecna. I w zasadzie jak sobie teraz pomyślimy o współczesnych platformach komunikacji, o współczesnych mediach społecznościowych, o czymś właśnie w rodzaju takiej telepatii, to w zasadzie żyjemy chyba na tym etapie ewolucji sztuki, tym etapie totalnym. Jeszcze przed nami jest etap zero, który już zupełnie nie wiadomo, czym by był. I chyba nawet też Jerzy Ludwiński do końca nie potrafił tego odpowiedzieć, ale właśnie to zbliżenie sztuki i życia. I mi się wydaje, że tutaj na tej wystawie też to jest. Że może nie tyle te obiekty zbliżyły się do filozofii, co zbliżyły się po prostu do życia, bo opowiadają o takich ważnych aspektach życia. Można, ja chciałbym jedno zdanie powiedzieć. Proszę, ja tylko chciałam powiedzieć, że to wspaniałe wiadomości właściwie, że zbliżam się. To po tym, co Edyta teraz powiedziała, ja mam rozterkę, czy zabierać swoje klucze, czy nie, bo to jest teraz eksponat w muzeum położony na takiej specjalnej platformie, więc niektóre z kryteriów, o których ty mówiłaś, zostały spełnione. Co najwyżej ja mógłbym być początkującym. Zaprosimy wszystkich, jak już będzie muzeum otwarte, do sprawdzenia, czy tutaj te... Tak jest, tak jest, zapraszamy. Znaczy, no musiałbyś nadać temu takich cech dzieła sztuki, to znaczy musiałbyś po prostu nam wyjaśnić, po co te klucze są tutaj położone i... To ja tym bardziej jej teraz nadam. Tak jest, skoro jest napis mądrość, to te klucze to są właśnie takie różne kluczyki do tej mądrości. Tym bardziej zapraszamy, żeby sprawdzić, czy te klucze tutaj są. Ich jest sporo, więc może każdy znajdzie swój klucz do mądrości. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Zapraszamy na wystawę, jak już tylko będzie otwarta, o czym będziemy informować. Dziękuję, do widzenia.